Gera to pan, to lecimy, nie? Szybciej tam dojdziemy, mamy większe szanse, że... Dobra, chłopaki, to może jakąś trasę ogarniemy, czy coś? Bo my to po tym terenie no będziemy musieli na... Zdolek, weź mapę wyciągnąć. To mamy jakieś plany? Czwórka. Dobra, chłopaki, od nas. Gdzie jest Krasna? Ty, na sekcjach działamy dzisiaj, nie? Słuchaj, to ja tak. Ja idę z Kostym. Ty idziesz z Mikołajem. Mirek idzie z Pawlakiem. Ja idę wśród... Może się będziemy zmieniać. Chcecie pierwsi wprowadzić? Możemy, tylko że my będziemy musieli... Nie znamy tutaj terenu. Więc będziemy wolno iść. No dobra, to może my pierwsi poprowadzimy, tak? Więc my będziemy iść wolno, bo będziemy na zimę tam kombinować, więc wiesz. I co, idziemy tam, masz zaznaczone? Będziemy szli tak jakby przez tym hejce, ale omijamy te punkty, żeby tutaj unikać kontaktu. Dobra, czyli stąd... Idziemy tu, do punktu. Chcecie drogami ruszyć? Na razie ruszymy tutaj, a dalej będziemy... Dobra, jak trzymamy formację? Robimy jedną grupą całością, idziemy czy idziemy... Czy idziemy dwoma sekcjami? Chyba się trochę rozproszymy. No dobra, no to będziemy szli ile? 50-100 metrów za wami? Czekaj, tylko wiesz co jeszcze brakuje mi. Dobra. Widzisz Miszaka? Słuchajcie chłopaki, u nas jest tak. Zawadzki, ty idziesz pierwszy na czujce z Mikołajem. Ja idę w środku i z Kostym zamyka Mirek z tym, z Adasiem. Adaś. Słucham? Tą dolną. Dobra, zbierzemy się, przeliczymy. Dobra, zbieramy się. Dobra chłopaki, to rozstawmy się w szeregu. Dawajcie w szeregu tutaj, frontem do mnie. No nie, no chcą się przeliczyć, to ustawmy się w szeregu. Żeby... Stanęliśmy w cieniu po prostu. Słucham? No tak. Dobra, sześciu. 5, 11, ilu was jest Paweł? 6 plus 6 tam łańcuch. Adaś. Aha, no dobra. To czekajcie, chłopaki, wyjdziecie z nami, tak? Tak. No. Macie mapę jedną, żeby było wiadomo, co ma. Mają HPA, podoba mi się to. Obejdziemy łukiem. A tam od razu ekstra. Nie ma, nie poznałem. Ja bym jej tak nie wywyższał. Mamy zdobyć ten punkt. Nie ma. Kolejne zadanie dla nas. A w międzyczasie zaglądamy. Zdaję się serwisem. Zaraz wyjmujemy. To pewnie jakaś tam mamy zdobyć. To jest ołówek z Ikei, proszę go nie hejcić. No no dobra. Dobra chłopaki, każdy zna pozycję respa na mapie? Nie więcej. Pytam poważnie, czy każdy z was zna pozycję respa na mapie? Tak. I orientujecie się, w którym miejscu jesteście teraz? Nie wiem. Na respie. Nie więcej, okej. Okay. Będziemy się zbierać bliżej punktu. Pytanko. Zróbcie dystans 50 metrów ładnych. Dobra, idź. Lewo. Zawadzki, utrzymuj 50 metrów od nich. Możemy iść trochę wolniej. Dobra, stać. To było jakieś 20? Nie ma żadnego. Ja cię w ogóle nie słyszę. Sprawdź radio. 56KS, sprawdzę radio odbiór. Dobra, dzięki. Dobra, odbezpieczcie chłopaki.
Krasnal, odwróć się. Odbezpieczyć, kurwa. Uważajmy na prawo, bo jest i na lewo też zresztą, bo jest otwarta przestrzeń, nie podoba mi się to. Co tam? Przekaż. Pięćdziesiąt sześć KS potwierdza miejsce punktu zbornego. Szybko idziemy, nie widzę nic. Mikołaj. Nadgoń troszkę.
Nie tutaj, nie teraz. Mamy kontakt z lewej, jakieś 200 metrów, jakieś jasne mundury, nie wiem, multichłamy. Z 200 metrów proszę cię. Idą mniej więcej w kierunku naszej dupy, ale to zbierajmy się stąd w takim razie. Adam, był tam kontakt 200 metrów z tamtej strony, albo 150. Jakieś jasne mundury, multichłamy, albo coś w tym stylu, uważaj. Potwierdzam, kontakt nas nie widział, także luz. Macie kontakt? Odbiór. Wyjdźcie za naszymi rejestrami. Przegrupować się. Dołączyć do dwójek. Przejście. Kot.
Ej. Mikołaj, masz... Mikołaj, dobij do tego, szybko, do mnie. Nazwijmy go Alfa. Niech nie mówię na radiu G. Dobra, robimy łukiem, a ci zaatakują z tej strony. Okej, okay. Przyjął. Punkt Alfa, punkt G, który atakujemy, nazywamy Alfa, żeby zmylić na radiu. On jest tam. Robimy łuk i przechodzimy w natarcie. Co? Uważajcie.